Nie mam wizji, że będzie tak czy inaczej. Mam wrażenie, jakby ludzkość cofnęła się w czasie, to znaczy technologicznie, ale jest to mylne wrażenie z poziomu człowieka dzisiejszego. Nie widzę galerii handlowych ani telefonów komórkowych. Jest jakiś rodzaj komunikacji miejskiej, wyczuwam spokój i inny rodzaj energii niż jest teraz. Jeśli mamy kontynuować życie, to wymagana jest od nas zmiana na poziomie świadomości. Nie ma jednego wytyczonego scenariusza, jednak wyczuwam ciąg dalszy, zależny od nas globalnie. Każdy jest częścią całości. Nie przetrwamy, jeśli będziemy myśleli, że nam się wszystko należy i konsumowali to, co jest tylko dlatego, że mamy taką możliwość. Produkcja rzeczy potrzebnych do życia będzie miała sens jedynie wtedy, gdy będą to rzeczy potrzebne i praktyczne. Wygoda i czystość będzie brana pod uwagę w sensie wytwarzania rzeczy bez odpadów. Mamy wyraźne odczucia, że świadomość, którą mamy teraz, jest nastawiona na niszczenie życia na Ziemi, zaprojektowana na rozpad i dezintegrację. Pomagamy sobie osiągnąć ten cel, wykorzystując technologię. Tutaj też jest wymagany przeskok, totalna zmiana i transformacja. Mam wrażenie dwóch głównych nici życia na Ziemi, ta, która jest teraz i ta, która budowana jest, aby przetrwać. Te nici są od siebie w pewnym rodzaju zależne i przenikają się, łączą i rozdzielają, są zasilane energią o różnych częstotliwościach, co zresztą nie jest czymś dziwnym, jednak nie są spójne w dążeniu do jednego celu. Każda z tych nici ma inny cel, ma różne możliwości i czerpie z różnych poziomów. Trochę to wygląda jak dwie główne rzeki, które zmierzają w różnych kierunkach, każda do swojego morza. Każda ma swoje własne i wspólne dorzecza, jednak to, która zbierze większą ilość wody, zależy od samej wody. Nie mam tu rozdzielenia na dobro czy zło, tylko na wycinek tego, co może się wydarzyć, bo zmiana może być i jest na każdym etapie. Jeśli nawet dziś coś można powiedzieć o naszej przyszłości, to i za jakiś czas może to być już nieaktualne. Nie mamy wpływu na całość, ale możemy mieć wkład w to, jak będzie się żyło tym, co przyjdą po nas. Mam uczucie budowania czegoś nowego. Tak jakby na gruzach powstawało coś innego. Wyczuwam pewien rodzaj żalu, jakby za tym, co było, jednak jest też zrozumienie. Nowe powstaje i jest inne. Jakość tego zależy od ilości energii, jaką włożymy, mając na uwadze dobro i rozwój każdej istoty na Ziemi włącznie. Jeśli dostroimy się do pulsu Ziemi, mamy szansę przetrwać, bo jesteśmy jeszcze w łonie i czerpiemy siły życiowe wprost z Ziemi. Nie rozumiejąc tego, zafundowaliśmy sobie aborcję, myśląc, że jesteśmy już gotowi, aby się narodzić. Wizja z początku przeniosła mnie na rozległy, zielony teren przypominający pole golfowe. Nagle kilka metrów nade mną szybko przeleciał srebrny pojazd o bryle przypominającej trochę współczesne auta, zataczając idealny łuk. Z perspektywy obserwatora nie można było dostrzec, czy poruszał się on po ściśle określonym odcinku zlokalizowanym w powietrzu. Po chwili jednak jakaś siła przeniosła mnie do wnętrza tego pojazdu, przed którym kreował się tor przypominający hologramowy, jasny, szeroki tunel z zakrętami, wyznaczający kierunek trasy. Wszystko to wyglądało na jakieś testy lub naukę latania tego typu pojazdami. Kolejny obraz przedstawiał już większe miasto. Znajdowały się w nim dwa strzeliste wieżowce w kształcie obelisków. Ich ściany sprawiały wrażenie, jakby były stworzone z metalu. Posiadały one wiele dużych szklanych okien. Były to najwyższe budynki zlokalizowane na terenie miasta. W samym jego centrum znajdowała się sporej wielkości jasnozielona, nieco półprzeźroczysta kopuła, od której odchodziły w różne strony długie strumienie energii w tym samym kolorze. Tworzyły one swego rodzaju sieć. Samą kopułę otaczało wiele niskich budynków mieszkalnych. Kopuła ta sprawiała wrażenie magazynu czy generatora energii odnawialnej, która następnie była przekazywana do okolicznych obiektów. Kościoły zlokalizowane w tym mieście były traktowane już tylko jako zabytki kultury.
muzea. Ludzie modlili się lub medytowali w dowolnych miejscach przez siebie wybranych. Galerie handlowe zniknęły, korporacyjne budynki również. Mimo znajdowania się w mieście, tamtejsze powietrze było inne, bardziej czyste. W dalszej części wizji wspomniano, że w przyszłości nastąpi jeszcze jakiś inny przeskok, wielkie wydarzenie, które przyczyni się do kolejnej zmiany w życiu naszej cywilizacji, do przywrócenia jej wartości, o których ta zapomniała. Wszystko to będzie ukierunkowane na rozkwit świadomości, dalszy jej rozwój. Wielkie wydarzenie zostało mi zobrazowane symbolicznie jako ogromny wulkan wypluwający z siebie czarną maź, a nad nim rozpościerało się niebo w odcieniach czerwieni, brązu i szarości. Oznacza to pewną formę oczyszczenia ludzkości z wszelkich obciążeń, negatywnej energii, nieodpowiedniego postępowania. Po tym wydarzeniu nastąpi odbudowa, a cywilizacja wróci na właściwy tor. Ludzie będą przywiązywać coraz mniejszą wagę do rzeczy materialnych. Materializm zacznie odchodzić w zapomnienie. W jego miejscu pojawi się następująca wartość: miłość, poznawanie własnej duszy i poszerzanie wiedzy. Będziemy bardziej wyrozumiali wobec siebie. Zapanuje większy spokój, wzajemny szacunek i zaufanie. Więzi międzyludzkie znów będą trwalsze. Podczas przekazywania mi tych informacji dodatkowo w tle wciąż ukazywały się osoby, które z radością unosiły ramiona w górę, zamykały oczy i spływała na nie biało-złota energia. Podkreślane zostało, iż wszystko jest energią, ja, ty, to co nas otacza. Ogromną rolę będzie miało uzdrawianie energetyczne. Będziemy pobierali energię płynącą prosto z natury i tu pojawiły się hasła: mocniej związani z naturą, powrót do korzeni. A zaraz po tym wykreował się obraz czarnowłosej kobiety ubranej w zwiewną, lnianą suknię do stóp, która na jakimś zielonym terenie w otoczeniu drzew liściastych i podczas słonecznej pogody podeszła do niskiej, białej kolumny. Położyła na niej kamionkową misę z umieszczoną w środku kulą w stalowym korozie. Kobieta położyła dłoń na tej kuli, zrelaksowała się. Nagle kula zalśniła, a z niej wyfrunął strumień jasnej energii, przyjmujący po chwili również kulisty kształt, który delikatnie wniknął w dłoń kobiety i poruszał się po jej całym ciele. Energia ta oczyszczała ją, uspokajała, przyczyniała się do wzrostu jej siły żywotnej, wnikała w miejsca objęte chorobą, uzdrawiając je przy tym stopniowo. Zostanie mocno ograniczone jedzenie mięsa. Gdy przekazano mi taką informację, podszedł do mnie szczupły, uśmiechnięty mężczyzna, który przedstawił mi dwa zamienniki mięsa. W jednej dłoni trzymał około 20-centymetrową, zieloną, cienką pałeczkę. Wyglądała tak, jakby była wyprodukowana z gumy, posiadała duże wartości odżywcze. A w drugiej dłoni miał warzywo podobne do pora, ale o bardziej zakrzywionych kształtach. Na skutek wzrostu świadomości, regularnych medytacji, budzących się u ludzi zdolności parapsychicznych i odbywania podróży pozafizycznych, zmieni się ich podejście do tematu śmierci. Nie będzie ona wzbudzała lęku. Będzie traktowana jako swobodne przejście z formy fizycznej w niefizyczną, jako naturalny etap, przez który przechodzimy wielokrotnie w kolejnych inkarnacjach. Śmierć została tu też określona jako przeistoczenie. To, co teraz będzie nam się wydawało opowieściami rodem z science fiction, w przyszłości będzie w pełni normalne i zrozumiałe. Powstanie na przykład wynalazek zwany potocznie projektorem snów. Będzie on wyglądał jak zakrzywiona litera X z wypukłą częścią w środku. Urządzenie to będzie odczytywało wszystkie sny osoby, jakie ta miała w nocy, a następnie niczym rzutnik będzie wyświetlało na ścianie ich pełny przebieg ze wszystkimi wątkami. Na tej podstawie będzie można analizować własne sny, przekazy i sytuacje w nich wspomniane. Jak się okaże, nawet ci, którym się rano zazwyczaj wydawało, że nic im się nie śniło, będą mieli również bogaty zapis przedstawionych snów.
Sny bowiem będą w tych czasach istotnym przedmiotem badań. Będą dostarczały też wielu ciekawych informacji z eksploracji światów pozafizycznych. Badany będzie również aspekt biopola człowieka i na jego podstawie zostanie opracowana alternatywna medycyna przynosząca wiele prozdrowotnych korzyści. Możliwe będą także kontakty z osobami zmarłymi, ale nie będzie to działało na zasadzie telefonu komórkowego ani tablic spirytystycznych. Przedstawiono mi coś w rodzaju srebrnej, płaskiej ramki, na której obrzeżach znajdowały się różne symbole. Jej wnętrze wypełniała ciemna szyba. Osoba, która podchodziła do tego urządzenia, wyrażała szczerą intencję, prośbę kontaktu i tylko od woli zmarłego zależało to, czy rozmowa została w danej chwili podjęta. Jeśli tak, to zmarły pojawiał się na szybie. Przypominało to bardziej postać wykreowaną z jasnej energii, choć zdającymi się przy tym łatwo rozróżnić cechami wyglądu zewnętrznego, charakterystycznymi dla osoby zmarłej. Kontakt ten był jednak krótki, a informacje były wymieniane na zasadzie telepatii. W trakcie takich sytuacji nie były poruszane błahe tematy, nie dochodziło do kontaktu z powodu nudy. Na końcu wizji zostało wyraźnie podkreślone, iż ludzie zrozumieją w pełni, iż nic w ich życiu nie dzieje się przypadkowo. Wszystko jest po coś, ma swój cel. Istnieje coś więcej niż nasz fizyczny świat i wszyscy zmierzamy w stronę światła, źródła, z którym się kiedyś złączymy. Bogatsi we wszystkie doświadczenia, jakie zebraliśmy na planie ziemskim. W dalekiej przyszłości dowiemy się również, że istnieje jeszcze wiele inteligentnych cywilizacji, z którymi nastąpi kontakt. Wizja najpierw przekierowała mnie do wątku związanego z ziemiami dzisiejszej Polski. Zobaczyłem kilka wysokich wieżowców, które kształtem przypominały Empire State Building, ale nie posiadały kanciastych konturów, a były bardziej zaokrąglone. Ich ściany świeciły się jak metal, były trochę pochromowane. Pomiędzy budynkami przeleciał latający pojazd, wyglądający jak szary samochód. Od dawna nie istnieją już centra handlowe. Dowiedziałem się też, że w tych czasach kościoły będą dalej istnieć, ale będą stały puste. Jeśli chodzi o samą kwestię wiary, religii, to w Ameryce Południowej i Afryce Centralnej oraz Południowej będzie jeszcze istniała wiara chrześcijańska. Jednak sam żywioł chrześcijański będzie dogasał. Islam również będzie istniał, ale będzie w stanie zaniku. Rosja będzie w tych czasach podzielona na 3 sekcje lub 3 osobne byty państwowe. Dostrzegłem też, że olbrzymie miasta chińskie będą dosyć opustoszałe. Widziałem tam tylko czasami, jak ktoś przechodzi wzdłuż drogi. Tamtejsze miasta będą funkcjonowały, ale ludzi będzie bardzo mało. To samo tyczy się Stanów Zjednoczonych. Wielkie aglomeracje miejskie były całkowicie puste. Nie było tam żywej duszy. Co najmniej jakby wszyscy z miasta przeprowadzili się na małe prowincje. Nie otrzymałem informacji, czy była to konsekwencja jakiejś katastrofy, epidemii lub innego czynnika. Ciekawa okazała się kwestia kontaktów z ludzkości, z obcymi cywilizacjami, bo w tym momencie poczułem na swoich ramionach zimne dłonie z bardzo długimi palcami, ale był to jakby gest przyjacielskiego wsparcia. Ludzie około 2100 roku będą większą uwagę poświęcali medytacji, a temat rozwoju duchowego stanie się dla nich bardzo ważny. Nie będzie wtedy takiego wyścigu szczurów jak obecnie, będzie spokojniej, chciwość zacznie wymierać, ludzie będą bardziej życzliwi wobec innych, emanujący pozytywną energię i w pełni szanujący naturę. Początkowo widzę zieleń, mnóstwo zieleni, potem spoglądam szerzej, to polana, a ja jestem w jej najwyższym miejscu. Są tu też różne zwierzęta, pasące się na łagodnym, porośniętym trawą przyleśnym terenie. Są spokojne, niczym niespeszone. W oddali dostrzegam człowieka, macha do mnie,
Jest niemal nagi, uśmiecha się, ma krótką brodę, a jego włosy są dłuższe, opadające na ramiona. Człowiek usiadł. Zdaje się, jakby czymś się zajął, czytał coś lub zamyślił się nad czymś. Może czerpie z czegoś wiedzę? Spoglądam na jego nogi. Są bose. Wokół jest bardzo spokojnie. Odczuwam ciepło w postaci nieznacznego wietrzyku. Jest mi bardzo przyjemnie w tym miejscu. Jednocześnie odczuwam, jakbym był w czymś zamknięty. Nie tylko ja, ale to wszystko jest w czymś w rodzaju hermetycznego pojemnika. Prawdopodobnie to tylko odczucie, ponieważ nigdzie nie widzę czegoś, co byłoby granicą tego obszaru. Naraz na niebie pojawia się jakiś obiekt. To statek. Jest prawie okrągły. Z jednej, krótkiej strony jego bok jest prosty. Statek powietrzny zbliża się na odległość może 100 metrów. Jego napęd nie jest mi znany. Nie mogę go porównać do czegoś, co znam z czasów, w których żyję na Ziemi. Zdaje się, że to coś w rodzaju statku kosmicznego. Ląduje. Wychodzą z niego istoty, które witają się z obserwowanym wcześniej przeze mnie człowiekiem. Są w jakichś kombinezonach, mają hełmy, nie potrafią określić, kim są, jak wyglądają fizycznie. Czyżby ów człowiek czekał na to spotkanie? Odczuwam jakąś formę koegzystencji, współpracy pomiędzy nim a nimi. Po powitaniu statek wznosi się w górę. Zbliżam się do tego człowieka. Witaj. Witaj, odpowiada bardzo spokojnie, delikatnie się uśmiechając. Jakie to czasy? Czy możesz podać rok? 2236. Co dzieje się obecnie na Ziemi? Jesteśmy w okresie żniw. Co to są żniwa? Przekazujemy energię. Człowiek wskazuje mi statki powietrzne. Jest ich na niebie kilkanaście. Zdaje się, że mają tu jakąś rolę do odegrania. Jakby nadzorowały pobieranie plonu, energii w trakcie żniw. Być może bezpośrednio one zbierają plon, energię. Trudno wysnuć jakieś szersze wnioski. Jak dużo ludzi jest w tej chwili na Ziemi? Zwracam się ponownie do mężczyzny. Odpowiedź jest jednak jakby nie do końca zrozumiała. Mówi on albo o 80 tysiącach, albo 80 milionach. Tak czy inaczej, zdumiewająco mała liczba. Tak mało? Tak, ale dzięki temu produkujemy najczystszy lusz. Nie emitujemy żadnych negatywnych emocji. Troszczymy się o wszystko, co nas otacza. Człowiek jakby wyprzedził moje pytania. Ciągle był przy tym niezwykle miły. Powiedziałbym, że okazał się bardzo otwarty. Spoglądam za niego. Dostrzegam grupę uśmiechniętych, radosnych osób. Są pomiędzy nimi uczucia, nici głębsze niż zwyczajna, społeczna koegzystencja. Braterscy, pełni czystych intencji, bez zawiści, zaborczości, pogardy czy nienawiści. Wszyscy są bardzo skąpo ubrani. Być może to oznaka, że nie potrzebują zbyt wiele materialnych dóbr, o ile posiadają jakiekolwiek. Jest pomiędzy nimi coś, co czuję, czego brakuje nam. Kochają się, oni się kochają, bez znaczenia dlaczego. Po prostu akceptują się i kochają. Wzrusza mnie ten widok. Zwracam się z powrotem do mężczyzny. Co z czasami, z których pochodzę? Zdajesz sobie sprawę, że przybyłem z przeszłości? Tak, twoja wizyta była nam oznajmiona. Twoich czasów nie pamiętamy. Nie chcemy pamiętać. Mają dla nas znaczenie jedynie jako okres przemiany. Odpowiedź niezwykle mnie zaskoczyła, jednak zostałem jakby postawiony przed faktem dokonanym, gdyż mężczyzna pożegnał się ze mną i odszedł. Po chwili dołączył do jednego ze zgromadzonych grup ludzi. Wszyscy wyciągają ramiona do góry. Z ich piersi, z całych ciał wypływa fala czystej, jasnej energii. Z każdego z osobna wypływa energia, która w górze łączy się z pozostałymi w jedną skoncentrowaną falę, którą pochłania nieboskłon. W tej samej chwili zmienia się moja perspektywa. To, co dzieje się w widzianej przeze mnie dolinie, dzieje się na całej Ziemi. Niebo pochłania całą masę najczystszej energii, jaką dotąd widziałem. Dokąd jest zbierana? Kto ją zbiera? Nie jestem w stanie stwierdzić, gdyż jej emanacja zaczyna oddziaływać również na mnie.
Sama obecność w jej pobliżu sprawia, że czuję jej siłę, jej moc. To piękne, niesamowite uczucie. Trudno mi utrzymać skupienie. Chcę się w niej zanurzyć, kąpać, roztopić. Wchodzę w nią, zanurzam się. Jakie to cudowne uczucie. Jestem czymś, co przekracza moją zdolność oceny tego, czym jestem. Ciarki przechodzą po całym moim ciele. Odpływam. Zdaje się, że ta chwila trwa wiecznie. Jednak coś słyszę. Coś jak głos. Chodź, wyskocz z tej fali. Po kolejnej ciągnącej się wieczności chwili głos ponawia się. Wyskocz z tej fali. Co to? Skąd pochodzi ten głos? Jest jakby wewnątrz mnie. Przemawia do mnie. Coś z głębi mnie. Samego. Skup się. Gdzie jestem? Tak, to lusz. Jestem w fali czystego luszu. Och, jak cudownie. Wyskocz z tej fali. Znów ten głos. Koncentruję się. Wyskocz, wyskocz, wyskocz.